Dobrze, drodzy Państwo, i mamy sygnał gwiazdowy z prędkością ograniczoną do 40 km na godzinę. Dajemy sygnał i ruszamy. Ściszyłem trochę symulator, bo zauważyłem, że był zdecydowanie za głośno. I nie było mnie słychać, niestety. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej. Pozdrowienia tutaj dla pendolino, co jedzie. Otwierania i zamykania drzwi sobie już poprzepisywałem skróty klawiszowe. Trochę tak jak w maszynie. No jednak ułatwienie jest, nie? Aby nie mówić. Bliska zachodniego aż po wschodnią Warszawę nie ma nikogo z dyżurnej soboty. Informacji, przepraszam.
I Warszawa Ursus. Zamiast pojeżdżać od Wiska Mazowieckiego, to ja pojeżdżam od zachodniego. Gdzieś. Mistrz świata, normalnie. Już od razu się do następnej stacji zbliżam, bo... Tak rozpędzić nie zdążymy. Tak, trzeba Ursus nie świadek. Trzeba zacząć hamować, bo nie wyhamujemy. Ale przyjemnie, przyjemnie się jeździ naprawdę. Tym elektrycznym zespołem Trackspeed. Niby taki stary, a... No ja. Prawie otwieramy. Endolino pojechało. Miło i przyjemnie.
opóźnienia? Nie, no punktualnie jedziemy. To ty wychcesz. Wydajmy, bo to zanim on się rozkręci, to chwilę zajmie. Minutę opóźnienia, rzeczywiście. Ostrka przyrodnicza.
dostępne do stów, czy nie? Wydawało mi się, że tak na rynku. Przez stację bez zatrzymywania, ale o co chodzi? Ale jak tam? Ja przepraszam bardzo, ale jak? Ja tam się miałem zatrzymać? A jednak? No patrzcie, no ale no kurczę, skoro podpowiedzi pokazują, że się tam nie mam zatrzymać. Myślałem, że się tam nie mam zatrzymać, że to jest jakaś stacja, przez którą mam przejechać. Ja muszę znać wszystkiego, nie? I wiedzieć o wszystkim. Nie znam dokładnego opisu, no a skoro myślałem, że tam jest stacja, przez którą można sobie na spokojnie przejechać. Otóż, no jest jakiś błąd symulatora. Nie wiem czemu. No więc okno mi. Bezprądowa oczywiście.
Pan hamulca czasem jest ciężki w opanowaniu. Jazda z otwartymi drzwiami, o czym nie gadasz? Stoi.
lecimy dalej. Jeszcze się nie wtarabieniłem, to jest szkoda. Ja się wtarabieniłem. Symulator uznaje, że dopiero taki odległości od końca peronu mogę się dopiero zatrzymać. A jeszcze ten Simrail ma naprawdę dużo błędów. Niestety. Te pozycje są fajne. PSR. Szeregowe, równoległe i bocznikowe. Szkoda, że tu się nie wyświetla. Czasami jakieś dziwnie te pozycje dorobione.
więc trzeba zwolnić. Dajemy sygnał baczność. Patrujemy przejazdo, nie? Na razie go jeszcze nie widzę. Nie wiem nawet jak dokładnie on jest w kilometrze. A. Po prostu go nie ma. Czy on mam stację pominiętą? Ja nie rozumiem tego. Bo ja wiem, że nic nie powiem. Dobrze. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć.